Tekst manny na 1 listopada Panie, połóż straszu strome moim, strzeż drzwi warg moich. Psalm 141 werset 3. Komentarz parauzyjny. Liczba strażników, pikiet czuwających oraz strzegących naszego postępowania i słów będzie tym mniejsza, im silniejsze będą pikiety strzegące naszego umysłu, naszych myśli. Właśnie tu musimy szczególnie czuwać. Z obfitości serca usta mówią, ta ogólna prawda jest zwłaszcza widoczna w jednostkach odrodzonych, które w porównaniu z innymi są bardziej otwarte w swoim postępowaniu i wysławianiu się, mając w swych sercach prawe uczucia, są prawdopodobnie mniej ostrożne niż kiedyś w sposobie wyrażania się. Tym bardziej jednak powinny pamiętać słowa apostoła, jeśli ktoś nie upada w słowie. Ten jest doskonałym mężem. Jakuba rozdział 3 werset 2, reprint nr 3304 Komentarz epifaniczny. Z powodu własnej skłonności do błądzenia w mowie oraz skłonności większości ludzi do złego zrozumienia, a mniejszości do złego przedstawiania. Chrześcijanin musi starannie dobierać słowa. Zaniedbywanie tego powoduje dużo zła, podczas gdy staranność pod tym względem nie tylko zapobiega złu, lecz także dokonuje wiele dobrego. Najpewniejszym sposobem strzeżenia ust jest napełnienie naszego umysłu prawdą i odciśnięcie jej ducha w naszym sercu. Ponieważ nie możemy dokonać tego własnymi siłami, jakże stosownym jest prosić Pana, by postawił straż przed naszymi ustami i strzegł drzwi naszych walk. Wtedy nie będziemy upadali w słowie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 22 werset 28. Sędziom nie będziesz złorzeczył, a przełożonego ludu twego nie będziesz przeklinał. Psalm dziesiąty, Wersety Siódmy i Ósmy. Usta Jego pełne są złorzeczeństwa, ich trości, i zdrady, pod językiem Jego uprzykrzenie i nieprawość. Siedzi, czyhając we wsiach, w skrytościach zabija niewinnego, oczy Jego upatrują Ubogiego. Psalm dwunasty, Wersety Czwarty i Piąty. Niechajże pan wytraci wszystkie wargi pochlebne i język mówiący rzeczy wyniosłe którzy mówią językiem naszym przewiedziemy wargi nasze za nami są któż jest panem naszym Psalm 34 werset 14 Strzeż języka twego od złego a warg twoich aby nie mówiły zdrady Psalm 41 wersety od 6 do 10, nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie, kiedyż wżdy umrze, a zginie imię Jego. Jeśli też który z nich przychodzi, aby mnie nawiedził, tedy na zdradzie mówi, serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi. Społem przeciwko mnie szepczą wszyscy, którzy mi mają w nienawiści. A myślą złe o mnie, mówiąc, pomsta się nań za niezbożność wylała, a iż się położył, więcej nie wstanie. Także i ten, z którymem żył w pokoju, któremu mufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Psalm pięćdziesiąty drugi, wersety od czwartego do szóstego. Złe rzeczy myśli język Twój, jako brzytwa ostra czyniąc zdradę. Umiłowałeś złe, bardziej niż dobre, kłamstwo raczej mówisz, niż sprawiedliwość. Psela. Umiłowałeś wszystkie słowa szkodliwe, język zdradliwy. Psalm 59 Werset 13. Grzech ust swych, słowa warg swych, pojmani będąc w hardości swej dla złożyczeństwa i kłamstwa, niech wyznawają. Psalm 64 wersety od 3 do 6 Skryjmy je przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość. Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzały swoje, słowo jadowite, aby strzelali z skrytości na niewinnego, niespodzianie na strzelają, a nikogo się nie boją. Stwierdzają się w złem, zmawiają się, jakoby zakryć sidłą, i mówią, Któż je obaczy? Psalm 106 Werset 33 Albowiem rozdrażnili ducha jego, że wyrzekł co niesłuszne usty swemi. Psalm 119 Werset 23 I książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie. Wszakże sługa twój rozmyśla w ustawach Twoich. Cały psalm 120, pieśni stopni. Wołałem do Pana w utrapieniu mojem, a wysłuchał mnie. Wyzwól, Panie, dusze moje od warg kłamliwych, i od języka zdradliwego. Cóż ci da, albo co ci za pożytek przyniesie język zdradliwy, który jest jako strzały ostre mocarza. I Jako węgle jałowcowe. Niestetyż mnie, żem tak długo gościem w Mesech, a mieszkam w namiotach kedarskich. Długo mieszka dusza moja między tymi, którzy pokój mają w nienawiści. Jać radzę do pokoju, ale gdy o tem mówię, oni do wojny. Przypowieści Salomonowe, rozdział czwarty, werset dwudziesty czwarty. Oddal od siebie przewrotność ust a złośliwe wargi oddala od siebie. Rozdział szósty wersety od szesnastego do dziewiętnastego Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy Jego, oczów wniosłych, języka kłamliwego, i rąk wylewających krew niewinną, serca, które knuje myśli złe, nóg, które się kwapią bierzeć ku złemu, świadka fałszywego który mówi kłamstwo, i tego, który sieje rozterki między braćmi. Rozdział ósmy, werset trzynasty. Bojaźnie Pańska jest, mieć w nienawiści złe. Ja nienawidzę pychy, wysokomyślności, i drogi złej, i ust przewrotnych. Rozdział dziesiąty, wersety jedenasty, dziewiętnasty, trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi. Usta sprawiedliwego są źródło żywota, ale usta niezbożników pokrywają nieprawość. Wielomówność nie bywa bez grzechu, ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest. Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość, ale język przewrotny będzie wycięty. Wargi sprawiedliwego znają, co się Bogu podoba, ale usta niepobożnych są przewrotne. Rozdział 11, werset 11. Dla błogosławieństwa sprawiedliwych bywa wywyższone miasto, ale dla ust niepobożnych bywa wywrócone. Rozdział 12, wersety 5, 6, 13 i od 17 do 19. Myśli sprawiedliwych są prawe, ale rady niepobożnych zdradliwe. Słowa niepobożnych czyhają na krew. Ale usta sprawiedliwych wybawiają ich. W przestępstwie warku pląta się złośnik, ale sprawiedliwy z ucisku wychodzi. Kto mówi prawdę, opowiada sprawiedliwość, ale świadek kłamliwy mówi zdradę. Znajdzie takowego, co mówi słowa jako miecz przerażające, ale język mądrych jest lekarstwem. Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki. Ale króciuchno trwa język kłamliwy. Rozdział trzynasty werset trzeci, kto strzeże ust swych, strzeże duszy swojej, kto lekkomyślnie otwiera wargi swe, będzie starty. Rozdział czternasty werset dwudziesty piąty, świadek prawdziwy wyzwala duszę, ale fałszywy kłamstwo mówi. Rozdział piętnasty wersety pierwszy, czwarty i dwudziesty ósmy. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają potędliwość. Zdrowy język jest drzewo żywota, ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru. Serce sprawiedliwego przemyśliwa, co ma mówić, ale usta niepobożnych wywierają złe rzeczy. Rozdział 18, werset 21. Śmierć i żywot jest w mocy języka. A kto go miłuje, będzie jadł owoce jego. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety od 34 do 37 rodzaju Jaszczurczy. Jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią, Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre. A zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ale powiadam Wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem zmów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i zmów Twoich będziesz osądzony. Rzymian rozdział trzeci wersety trzynasty i czternasty. Grobem otworzonym jest gardło ich. Językami swymi zdradzali, ja i pod wargami ich, których usta napełnione są przeklinania i gorzkości. Efezów rozdział 4, wersety 25, 29 i 31. Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeździ, która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. Kolosensów rozdział czwarty werset szósty. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna. Solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Tytusa rozdział pierwszy wersety dziesiąty i jedenasty, albowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są z obrzeski, którym trzeba usta zatkać, którzy całe domy podwracają. Ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego. Rozdział trzeci werset drugi, nikogo nie lżyli, byli niezwadliwymi, ale układnymi, okazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom. Jakuba rozdział pierwszy wersety dziewiętnasty i dwudziesty szósty, a tak, bracia moi mili. Niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu. Ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Jeśli kto między wami zda się być nabożnym, niekie uznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. Rozdział trzeci wersety od piątego do dziesiątego, tak i język mały jest członek, wszakże bardzo się wynosi. Oto maluczki ogień, jako wielki las zapala. Język jest ogień i świat niesprawiedliwości, tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego. Albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskich potworów bywa okrucone i jest okrucone od ludzi, ale języka żaden z ludzi okrucić nie może, który jest nieokrócone złe i pełne jadu śmiertelnego. Przez niego błogosławimy Boga i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są, z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie tak ma być, bracia moi. Rozdział czwarty werset jedenasty nie obmawiali jedni i drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon, a jeśli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Pierwszy Piotra rozdział trzeci wersety dziewiąty i dziesiąty. Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrozecząc. Gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady. Pieśni 145, 1, 44, 78, 154, 183 208. Wiersze Brzasku, 134. W obecności króla. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 3737. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia, związane z myślą tego tekstu, co mi w nich pomagało lub przeszkadzało, w czym okazał się ich wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.